Kitty Natty. Przednia łapka fioletowa. To znaczy, że muszę dosięgnąć nią aż tam. Czy to... Niemożliwe. Co to, Bazyli? To myśli kurier. Myśli kurier? Na pewno przynosi mi tajną wiadomość. Bazyli cię złapał. Mam cię. Co za wiadomość? I od kogo? Od najtajniejszej grupy na świecie. Od Kitty Natty. Od Kitty co ci? Od Kitty Natty. Mistrzu Bazyli, Kitty Natty proszą cię o przybycie. Proszę, idź za myślim kurierem do Dojo Czarnego Mruczka. Pędźmy, co kot wyskoczy! Zwolnij trochę, Bazyli. Nie mogę jej teraz zgubić. Muszę dotrzeć do dojo. Co to jest dojo? To takie miejsce, gdzie kociaki trenują, żeby być twardymi ninja. Potknąłem się. To znaczy, będziesz kotem ninja? Tak, to znaczy w sumie już jestem, tylko że troszeczkę. Na razie mam żółty pas na brzuszku. To znaczy, że jestem początkujący. Teraz będę starał się o czerwony pas. Choćby było ciężko. Czy to długo potrwa? W takim razie... długo się nie zobaczymy? Słuchaj, kiedy wrócę, będę znał sztuki walki ninja. No wiesz, takie... hejaj, miau i... tak tam. Dobra, fajnie. To naprawdę super sztuczki. O nie! Myśli kurier nam uciekł. Nie, nie, nie. Wcale nam nie uciekł. To tutaj. Kitty Natty! Cześć! Jestem Tru. A Bazylego znacie. Ja jestem Mroczka. Miau! Zwoł mnie Srebrny Pas. Zapraszamy do dojo Czarnego Mruczka. Ojejku! Czerwony pas, czerwony pas, dostanę czerwony pas. O ile przejdziesz wiele, wiele sprawdzianów. Tymczasem pożegnaj się, proszę, ze swoją przyjaciółką. O, dobrze. Będę tęsknił, Tru. Ja za tobą bardzo, ale wiem, że dasz radę. Cześć, przyjaciółko. Do zobaczenia. Czy to masz dom? Jak ślicznie szumi wam rzeka. Czekam tu na swojego przyjaciela. To może trochę potrwać. Chcę zostać kocim ninją. W dojo Czarnego Mroczka uczniowie Kitty Natty ćwiczą siłę, równowagę i skupienie. Zadania na ciebie czekają. Bo Kitty Natty, jeśli chce, w niewidzialnego zamienia się. Ukryte w kwiatach kolce są. Mogę łapę zranić twą. Ale kuje. Bądź uważny i się skup. By nie został z ciebie tylko łup. Ćwicz, nie żałuj własnych sił i bądź tak jak mistrz Kitty Natty. Udało mi się! Wiszę na ogonie! Widzicie? Wiszę na nim! A teraz się podciągnij! Jak to się liczyło? Nic mi nie jest. Nic mi nie jest. Tak mi się zdaje. Jeszcze raz. Hop, żołędziu, raz, dwa, trzy. Hop, żołędziu, skacz i ty. Hop, żołędziu, raz.
Raz, dwa, trzy. Chodź, żołędziu, skacz i ty. Stało się coś niedobrego. Co się stało? O co chodzi? Ojejku, w twoim domku jest woda. Nie martw się, mój maleńki. Obiecuję, że zbadam tę sprawę. Koncentracja. Skoncentruj się, Bazyli. Coś złego stało się w lesie. Pójdę i to zbadam. Jeszcze raz. Chodźcie, kochani. Ogromnie przybyło wody w rzece. Ta górka wygląda, jakby miała... Jejku, gejzer! Muszę zatamować wodę, zanim zaleje nam cały las. Ten pniak jest znacznie za ciężki. O, może ten grzyb wystarczy? Proszę. O nie. Latające grzyby. Niezwykły znak. Moje gratulacje, mistrzu Bazyli. Odkryłeś wiele sposobów na spadanie. To była wina grzyba. Jeszcze raz. Latający grzyb wraca? Niespotykana sprawa. Grzyb nie podziałał. Sama tego nie naprawię. Muszę poprosić o pomoc moje drzewo życzeń. Kłębuszko, tu do mnie. Do drzewa życzeń, proszę. O, dokąd tu tak leci? Czy nic jej się nie stało? Cześć, Mroczko. Wiesz, muszę wyskoczyć. Chcę sprawdzić coś w lesie poza dojo. Możesz wyjść z dojo w każdej chwili. Ale jeśli wyjdziesz, nie możesz powrócić. Bowiem dojo Czarnego Mruczka zniknie, kiedy tylko wyjdziesz. I go nie będzie? Nie. Ani czerwonego pasa? Nie. No to wiesz, na pewno utruł wszystko gra. Pewnie za bardzo się przejmuje. Tak, pewnie taka jest sytuacja. Pewnie tylko coś sobie wyobrażam. Gotowi? Aha. Powtarzajcie. La, 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 la. Piękny dźwięk. Jejku, to brzmi przecudownie. La. Hej, Tru, prawda, że fajnie? Sprawdzam, czy życzonka są muzykalne. Proszę, spróbuj. Zagraj. La. La, 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 la. Brawo. Dzięki, życzonka. Pobawimy się później. Gdzie się podział Bazyli? Jest dzisiaj sam. Z kolegami w lesie, którzy uczą go kocich sztuk. Mówisz o Kitinati? To ty słyszałeś o Kitinati? O starożytnym plemieniu kotów, które znane jest od zarania dziejów? No pewnie. W sumie dlatego przyleciałam. Rzeka w okolicy dojo wezbrała i pozbawiła leśne stworzonka ich domów. Na pewno znajdziemy jakieś wyjście. Siądźmy i pomyślmy. To może być groźne. Już jest. Leżałam na brzegu, niedaleko od dojo i wtedy nagle... ziuch! Wielki gejzer wody zalał okolice. Fascynujące. Woda rozlewa się wszędzie. Muszę ją zatrzymać życzeniem. A potem muszę się dowiedzieć, skąd się bierze ta cała woda. Drzewo życzeń cię wysłuchało, Tru.
czas na twoje trzy życzenia. Jestem gotowa! Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Oto twoje życzenia. Przeczytajmy o nich w życzopedii. Pierwszy to rośnik. Ciekawostka. Dlaczego? Powiedz. Może sprawić, że rośliny zwiększają objętość. Obieca? Co obiecują? No wiesz, sprawia, że rosną. Wszelkie drzewa czy krzewy. W lesie jest wiele roślin. Gdyby były większe, zatkałyby gejzer. Twoje drugie życzenie to bąblus. Posłuchaj tylko. Świetnie pływa i pozwala oddychać pod wodą. Wspaniale! Jeśli mam wybadać, co się stało z rzeką, bąblus może się okazać przydatny. A ostatnie życzenie to lulaczek. Muzyczne życzonko, które potrafi śpiewać wiele kojących kołysanek. Subcia, ale nie wiem, czy ktoś ma kłopoty z zasypianiem. Może sama je wykorzystasz wieczorem? Dzięki, Zi. No, życzątka, idziemy zatrzymać powódź. My jesteśmy Kitty Natty. Nie śmiejemy się nigdy na treningach. My jesteśmy Kitty Natty i nie mruczymy nigdy na treningach. Dobra, nie mruczeć i się nie śmiać. Super. Tru, popatrz na mnie! Jeszcze raz. Jejku, gejzer wciąż tryska wodą. Dobra, rośniku, jesteś gotowy? Ziza, Zu, chodź na tu! Zwróć się, rośniku! Życzenie działa już! Czy możesz tak powiększyć grzyb, żeby zatkał gejzer jak korek butelkę? No to rośnij! Oho! Woda nadal wspiera! Udało się! Dzięki, rośniku! Zatrzymaliśmy wodę nad ziemią, ale nadal zalewa wasze norki pod ziemią. Bez obaw. Dowiem się, skąd się bierze tak dużo wody. Co on wyczynia? Pokonała go moc miotełki z piór. Jakie wieści z lasu? Mała dziewczynka, Tru, próbuje rozwiązać problem związany z wodą. Tru? Mówisz o mojej Tru? Jest super. Nie wiem jak to, nawet nie lubię miotełek. Jeszcze nie wymyśliłam, jak zatrzymać wodę i osuszyć wam norkę. Liczę, że przyda się posłanko. O nie!
coraz bliżej kociego dojo. Biegnę ostrzec Bazylego. Jestem niewidzialny. Widać mnie? Tak. Bądź jak cień. Myśl jak cień. Spoko. Jak teraz? A! Woda! Jestem mokry, jestem cały przemoczony. Chcę ryci! Bazyl, trzymaj się! Ru, bohaterko! Dzięki! Skąd wiedziałaś, że coś mi grozi? Widziałam, że gejzery zbliżają się do dojo. Ale je zatrzymasz, tak? Znaczy, że masz życzenia, tak? No jasne. Idę z tobą. Bazyli, chcę ci przypomnieć. Jeśli wyjdziesz z dojo, to już nie wrócisz. Trudno. Muszę pomóc mojej przyjaciółce. Skąd wzięły się te gejzery? Ziemia zadrżała, trawa się zachwiała, a potem woda w rzece zaczęła wzbierać. To rzeka! Bazyli, już wiem! Jeśli woda w rzece się unosi, to być może problem tkwi w rzece. Gdybym tylko mogła zejść pod wodę, rozwiązałabym problem. Ale True, nie możesz zejść pod wodę. Mogę, z pomocą życzeń. Bąblusie, potrzebuję cię. Wizazu, chodź no tu! Zmódź się, Bąblusie! Życzenie działa już! Pora na pływanie, Bąblusie! Wygląda tak, jakby woda przepływała tędy. Czyli korytarzem pod wielkim gejzerem. Ale dlaczego wody tak szybko przybywa? Popłyńmy w drugą stronę. Bąblusie, spójrz! Medymaczek w tarapatach! Zablokował drugi korytarz rzeki. Przepraszam, panie Nadymaczku. Zablokowałeś jeden z odpływów rzeki. Utknąłeś tu? Czy mogę cię odetchnąć? Spokojnie, nie chciałam cię przestraszyć. O, boisz się tego, prawda? Pewnie gdy się boisz, to się nadymasz, prawda? Żeby zmniejszył rozmiary, muszę go uspokoić. A! Trzecie życzenie! Lulaczek! Zizazu, chodź na tu! Zbudź się, lulaczku! Życzenie działa już! Potrzebujemy spokojnej muzyki, lulaczku. Zagrasz nam coś? Nadal trochę się boi. Zaśpiewam ci piosenkę. Luli, 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 lu, śpi, oczka zmruż. Patrz, cały świat też zasypia już. Słodko śpi, do rana śpi. Luli, lu, o marzeniach śni. Odpłyń sobie, panie Nadymaczku. Rzeka znowu może przepływać. Udało ci się, lulaczku. Dziękuję. Czas wracać do plecaczka. Chodź, Bąblusie. Trzeba sprawdzić, co tam z mini gejzerami. Dam radę!
Bazyli! O! Skończone! Dzięki, Bomblusie! Cześć, słodkie stworki! Wasze norki są już suche i bezpieczne! Udało się, Bazyli! Byłeś super! To nie do wiary, jakich wspaniałych sztuczek się nauczyłeś! Sam nie wierzę! Co ja zrobiłem? Nie pamiętasz biegów i skoków i tego, jak wyciągnęłeś mnie z rzeki na ogonie? Mówisz, że byłem taki jak mistrzowie Kitty Natty? Tak, taki sam. Widzieliśmy wszystko. Serio? Ja przepraszam, że porzuciłem naukę w dojo, ale chciałem pomóc Tru. I jeśli to oznacza, że... Aha! Stop, to był słuszny wybór, Bazyli. Zaiste. Uczyniłeś to, co powinien zrobić mistrz Kitty Natty. Użyłeś umysłu i ciała, aby pomóc innym. I podjęliśmy decyzję, że zasłużyłeś na czerwony pas. Serio? Czerwony pas? Miau! To najfajniejsza wiadomość na świecie! Brawo, Bazyli, brawo, Bazyli, brawo... Zażytego. Bazyli. Od dziś jesteś Kitty Natty z czerwonym pasem. Dziękuję, o wielcy mistrzowi Kitty Natty. Twoja przyjaciółka czeka tam. Hej, Tru! Dostałem czerwony koci pas i o! Nikt nie widział, prawda? Właśnie, dobra. Chodź, Tru, chcę się bawić. Nawet z czerwonym pasem jesteś tym samym Bazylim, którego kocham. Zimowe życzenia! Wesołej zimy życzeń! Tak, najważniejsze, żeby dekoracje były w sam raz, nie? Mama. Hej! Świetny stebi! Do twarzy ci w tym różu! No wiesz, mógłbym stworzyć nowy zimowo-życzeniowy trend w modzie. Miau! Sprawdźmy! Mamy błyskocisy i mrugamigotki! Ale wciąż brakuje tej wyjątkowej rzeczy. Bez niej nie będzie święta zimożyczeń. Brakuje Gryzeldo biszkobułek i bąblowego kakao. Miałam na myśli coś innego. Jest biały, miękki i leci z nieba. Leci z nieba... O, ja mam! Ja wiem, ja wiem, ja wiem! Tak, Bazyli? Śnieg! Brakuje śniegu! Tak! Pamiętasz, jak w zeszłoroczną noc życzeń wszyscy zebrali się pod drzewem życzeń, żeby wybrać życzenia na zimę? A, życzenia się pojawiły i mieniły się we wszystkich kolorach. A biały śnieg spadał na drzewo życzeń. Nie będziemy mieć zimy życzeń bez śniegu! No właśnie! Przypomnijmy o nim tęczowemu królowi. Jest bardzo zajęty o tej porze roku. Pewnie zapomniał. Zaczekaj! Będzie zachwycona! Wow! Chodź tu! Mam cię! No chodź! No chodź! Już tak! Dobrze lecisz! Tęczowy królu tu jest pięknie! Czy to na zimę życzeń? Nie, skarbie. Ten pryzmatyczny prezent jest do tańca. Mam zamiar go dać mojej siostrze. Uwielbia tańczyć! Nie! Chodź tu! Chodź tu!
Jak idą przygotowania do zimy życzeń? Miasto wygląda magicznie, mimo że magii jeszcze nie ma. A przy okazji będzie potrzebny śnieg. Na wiśniową czerń! Zimożyczeniowy śnieg! Prawie zapomniałem. Byłem trochę zajęty tą kulą tęczowych promieni. O, chodźmy zebrać śnieg na święto. Tędy, chodźmy. Nareszcie złapałem! Złapałem! Co? Gdzie on jest? Zaczekajcie na mnie! To zimożyczeniowy śnieg jest w twoim zamku? Och nie! W tęczowym zamku nie jest wystarczająco zimno. Ten śnieg jest prezentem od mojej siostry. Twoja siostra daje ci śnieg? Nie wolałbyś skarpetek? Wymiana prezentów z okazji zimy życzeń to jedna z naszych wieloletnich tradycji. Ja daję jej coś tęczowego, a ona mi śnieg. Chodźcie ze mną! Chcę wam pokazać coś bardzo wyjątkowego. Oto przed wami pokój królewskiego rodu. Oreti! Ale tu dużo luster. Tak, one są oknami do różnych królestw. Do kryształowego, do królestwa serc, do królestwa nieba. Dam, 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 balam, dam, dam. I do królestwa wody, Bazylii. Lub jak mawiają, do królestwa wiecznych kąpieli. Królestwo kąpieli? Żartujesz? Zostaję w tęczowym królestwie. Wielkie dzięki. Miłego dnia. A to pewnie lodowe królestwo. Zgadza się, Tru. Zimne, lecz czarowne królestwo. Idealny dom dla mojej siostry. Ona jest lodową królową. To właśnie ona. Sprawdźmy, czy jest w domu. Tęczowy król! Wesołej zimy życzeń! Peszek! Robimy tak zawsze od 2 milionów lat. Siostro, poznaj moich przyjaciół, Tru i Bazylego. Bardzo nam miło, wasza wysokość. Mnie również. O, witaj. Och, a tu, jak pewnie pamiętasz, Szrunek, mój lodowy kryształek, pomaga mi utrzymać moje królestwo dobrze zmrożone. A, idealnie schłodzony. Dzięki, Szrunku. Przeuroczy! Gdyby tylko mógł, zaraz przeszedłby przez to lustro. O, a może pobawić się na chwilkę? Spodoba ci się zimowy festiwal? Wszystko lśni i błyszczy jak ty, Szrunku. Och, tak mi przykro, ale opuszczenie lodowego królestwa nie jest bezpieczne dla nikogo. Szrunek ma wielki dar. On tworzy tak zwany wieczny mróz. Co to jest wieczny mróz? To taki lód, który się nie topi. Czy mam rację, siostro? Tak! Dopóki mój mały Szrunek jest z nami, wieczny mróz jest dość trwały. To wspaniała rzecz, gdy się lubi zimno. Haha, nie ten kot! Brrr. Tak więc wieczny mróz Szrunka może wymknąć się spod kontroli poza lodowym królestwem. Szybko się szerzy i mrozi wszystko na swojej drodze. Ach, niech lepiej zostanie na miejscu. Wybacz, maleńki. Szrunek to dobry kryształek, ale czasem bywa taki niesforny. Zielony zgiełk, zapomniałbym. Mam coś dla ciebie, siostro. Sam to zrobiłem. Zawsze chciałam taką dostać. Co to jest? To jest do tańca. Tak bardzo chcę ją wypróbować. Teraz twój prezent. Wyjątkowo miękki, taki jak lubisz. Wesołej zimy życzeń, Peszek! Chodźmy, Szrunku. Żegnaj. Wracajmy do świętowania, moi drodzy. Oh!
dobre. Miodzio! Tak, wiem. Najlepsze z dotychczasowych. Tak. O, dziękuję. Nie ma zimy życzeń bez gorącego, bąblowego kakao. Idealne. Na zdrowie. Na zdrowie. Bazyli, nie jedz tak szybko. Nie poczujesz, jak smakują. Za późno. Koniec. Och, maleńki, niech cię trochę rozgrzeje. Ale zimny. Tu pomoże tylko futro. Robi się tro. Dobra robota, Bi. Mały pomocniku, gdzie ty tak zmarzłeś? Ten, który tworzy wieczny mróz, który nigdy się nie topi. Wieczny mróz, który nigdy się nie topi! Ten mały zamrozi cały festiwal! Złapmy go i zabierzmy do domu! I to już! Szronek! Chodź do nas, mały! Mienisty pąs, czy to był lodowy kryształ? Moje kakao! Chodź tu, mała lodowa kostko! Rety, szybki jest. A niech to. Tak sądzę. Ogonek zawsze mam taki, nie? Uważaj! Znikaj, wieczny mrozie! Mówię, znikaj! Frustrujący fiolet. Moja tęczowa magia jest zupełnie bezsilna wobec wiecznego mrozu. Jednak dobrze, że go nie złapałeś, Bazyli, bo też byłbyś już zamrożony. Ale jeśli zaraz go nie złapiemy, popsuje nam calutki festiwal. Nie zdaję sobie sprawy, że robi źle. W jego świecie jego moc zamrażania jest dobra. Więc jak go zatrzymamy? On nas nie posłucha. Słucha lodowej królowej. Nasz panie, chyba musisz poprosić siostrę, by go zabrała. Tak, dobry pomysł, Tru. Powiem mojej siostrze, by natychmiast po niego przybyła. W międzyczasie musimy coś zrobić, by Szronek nie zmienił wszystkich i wszystkiego w twardą kostkę lodu. To nie będzie wcale takie łatwe. Potrzebujemy życzeń i to szybko. Kłębuszko! W stronę drzewa życzeń! Szybko! Przesuńcie się w tamtą stronę, proszę. W lewo. Jeszcze troszkę... Tak, idealnie. Zi! O, cześć, Tru i Bazyli. Wejdźcie. Właśnie staram się przygotować życzenia na zimę życzeń. Może nie być żadnej zimy życzeń w tym roku. Jest mały mroźny problem. Problem z wiecznym mrozem. Wieczny mróz? Kiedyś już o nim słyszałem, ale nigdy w naszym królestwie. Sprowadził go tutaj mały kryształ z lodowego królestwa. Jest bardzo słodki, ale zamraża wszystko, czego dotknie. Nie da się go ogrzać, podgrzać, stopić, nic! Na błędne ognie. Usiądźmy i pomyślmy. Dobrze, Tru. Jak drzewo życzeń może ci pomóc?
Tęczowy król chce poprosić swoją siostrę, by zabrała swój kryształ. Ale zanim to przybędzie, trzeba uchronić uczestników festiwalu przed zamarznięciem. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Teraz pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa! Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw, wysłuchaj mnie, by marzenia spełniły się. Proszę cię. Dobra, sprawdźmy, co życzopedia nam o nich powie. Na początek mamy grzanko. Grzanko! Grzanko to jedno z najgorętszych życzeń. Miłe ciepełko! Może uda ci się nim dzielić do przybycia lodowej królowej? O tak, właśnie tak. Sprawdźmy kolejne życzenie. Osłonik, życzenie tarcza. Osłonik to życzenie ochronne. Ochroni wszystkich przed wszystkim. To bardzo silne życzenie. Właśnie tego nam trzeba. Ochronisz nas przed wiecznym mrozem. Twoje ostatnie życzenie jest bardzo niezwykłe. Posiada wyjątkowe moce. Powoliś może spowolnić dosłownie wszystko. Wow! Może powoliś spowolni szronka, żebyś go złapał, Bi? Co? Ja i bez niego mógłbym go złapać. Wiem, że jest szybki, za to ja super szybki. Jest tylko jeden zimny szczegół. Tak, lepiej wracajmy na festiwal. No życzenia, pora uratować zimę życzeń. Zuzi za, wszyscy na miejsca. Dzięki, Zi, życz nam szczęścia. Powodzenia w zatrzymaniu szronka. Dzięki za pomoc, drzewo życzeń. Nie daj się wiecznemu mrozowi. Wracamy na festiwal, Głębuszko. Jak najszybciej. Tru, może lepiej jak to zobaczysz. O nie! Wieczny mróz rozprzestrzenił się już po wiecznym lesie. Głębuszko, szybko, leć tam. Trzeba pomóc tym stworkom. Zapanuję nad tym szronem. Hajja! Wow! Nie bij, to niebezpieczne. Odsuń się. Pora na pierwsze życzenie. Zizazu, chodź no tu. Do dzieła, osłonik. Życzenie działa już. Osłoniku, osłoń te stworki przed mrozem. Jest bardzo zimny. Dasz sobie radę? To musi się udać. Tak! Osłonik ma tę moc! Świetnie osłaniasz, mały! Tak! A masz wieczny mrozie! Szronek, nie! Zostań, gdzie jesteś, dobrze? Nie! Nie możemy się z tobą bawić! Nie, 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 niczego nie dotykaj! Osłoniku, nic ci nie jest? On chyba próbuje roztrzaskać ten lód! Właśnie, uda ci się! Nie przystawaj! Dziękuję ci. Jesteś bardzo odważny. Zostaniesz tu ze stworkami, gdy polecimy po wsparcie. Dziękuję. Trzeba zatrzymać ten mróz, Tru. Damy radę, Bi. Jakoś. Nie wiem jak, ale damy. Dzięki, Kłębuszko. Uważaj na siebie. Unoś się wysoko ponad wiecznym mrozem. Masz dla nas jakieś ciepłe życzenia? Jest straszny ziom. Mam tu coś w sam raz. Pora na drugie życzenie.
Bazi, Zazu, chodź na dół! Wyjdź do nas, Grzanko! Grzanko! Życzenie działa już! Cześć, Grzanko! Podgrzejesz nam atmosferę? Cieplutkie bąblowe kakao! Dziękuję, dziękuję, dziękuję! Chodźcie! Ciepluteńkie kakao dla każdego! Widzisz, Bazylii? Wszystko będzie dobrze! Tak! Przychodząca twarzokulka! Tru, nie mogę się skontaktować z siostrą. Mój zamek jest skuty wiecznym mrozem, a magiczne lustro do jej królestwa jest stłuczone. Zatem w ten sposób Szronkowi udało się tu przedostać. No tak! Skoro Szronek to zrobił, to i ja mogę. Chyba my pójdziemy z tobą. Tak! Hej, co? Do tej lodówki? Miałem nadzieję, że to powiesz. Jeśli nie uda mi się pokonać wiecznego mrozu moją magią, wtedy każda pomoc bardzo mi się przyda. Zaraz będziemy. Tru, zaczekaj. Nie możemy tam polecieć. Przez pogodę. Zimno tam. Tak. I co będzie z nimi? Nie możemy ich zostawić z tym wiecznym mrozem. Masz rację, Bi, ale jeśli zamek jest już oblodzony, to wieczny mróz może dotrzeć niedługo do drzewa życzeń. Trzeba działać. Wiem, jak ochronić przyjaciół podczas naszej nieobecności. Czas na trzecie życzenie. Zizazu, chodź na tu! Powolisiu, do dzieła! Życzenie działa już! Powolisiu, jesteś nam potrzebny. Wieczny mróz prędko się przesuwa i trzeba go jak najbardziej spowolnić. Jest bardzo zimno. Czy dasz radę powstrzymywać go, dopóki nie wrócimy? Nie mogę patrzeć! To działa! Powoli spowolnił mróz! Prawie się nie rusza! Wiedziałem, że tak będzie! Brawo, Powolisiu! Powolisiu, dasz sobie radę przez jakiś czas? Powolisz, spowolnij na chwilę mróz! Obyśmy zdążyli tutaj wrócić przed Szronkiem. Damy sobie radę! Wylećcie do tej lodowej zimnicy, a my utrzymamy festiwalowy nastrój tym bąblowym kakao! A jeśli ten kryształ wróci, my będziemy tu na niego czekać. To Mroczka i Srebrny Pazur! Do waszych usług doszły nas słuchy o pewnym tajemniczym mrozie. Spróbujemy odnaleźć kryształka i go złapać, jeśli zdołamy. A my utrzymamy mróz z daleka. Tak! Można na was liczyć! Kłębuszka! Miło widzieć, że wszyscy współpracują, gdy drzewo życzeń jest zagrożone. Zawieź nas do zamku, Kłębuszko! Hej! Powiedziała, że drzewo życzeń jest zagrożone? To jest możliwe. Mróz jest wolniejszy, ale nie ustąpił. A ten mały kryształek wciąż błąka się gdzieś po królestwie. Uwaga, kochani! Zmieniamy plany! Idziemy w górę do drzewa życzeń! Więc teraz przelecimy przez popsuty portal do Mroźnego Królestwa i to bez żadnych życzeń? Powiedz, że wszystko będzie dobrze, Tru. Wszystko będzie lepiej niż dobrze. Zobaczysz. Znajdziemy królową lodu, potem kryształka i uratujemy festiwal. I wypowiemy zimowe życzenia pod drzewem życzeń. To będzie najmagiczniejsza zima życzeń, jaką mieliśmy. Obiecujesz? Kocie słowo. Spójrz, Tru! Pasmo wiecznego mrozu! Szronek poleciał z tęczowego zamku prosto do tęczowego miasta! Szybko, Kłębuszko! Tęczowy król czeka na nas! Dzięki, Kłębuszko! Stąd już pójdziemy! Czy na pewno musimy iść do lodowego królestwa, Tru? Bo wiesz, ziąb. Tęczowy król nas potrzebuje! Jeśli prędko nie zatrzymamy Szronka, zamarznie nasze drzewo życzeń! Stać! To znaczy chwila! Jeśli dotkniecie wiecznego mrozu, zamarzniecie i nie będziecie mogli się ruszyć. O, no tak. Proszę! Śmieszne uczucie! Niech ktoś wyłączy wirowanie!
Jak widzicie, lustro do Lodowego Królestwa jest rozbite. Nie mogę się przez nie skontaktować z moją siostrą. Użyj magii, by skleić je z powrotem. Próbowałem, ale szkło z Lodowego Królestwa jest tak zimne, że moja tęczowa magia nie może tego chłodu pokonać. Więc po prostu przez lustro, tak jak Szronek. I poprośmy o pomoc. Ale nie wiadomo, gdzie dokładnie wylądujemy. A ponieważ tam jest tak strasznie zimno, to może być groźne. Na pewno będziemy potrzebowali życzeń. Ale ja już je wszystkie zużyłam, by zabezpieczyć mieszkańców na festiwalu Zimy Życzeń. Może drzewo życzeń da mi jeszcze kilka. Więcej życzeń? Nigdy nie prosiłaś o więcej życzeń, co, Tru? Nie, ale drzewo życzeń zawsze pomagało mi w potrzebie. Teraz jesteśmy w wielkiej potrzebie, więc pora wrócić do drzewa życzeń. Wracajcie szybko, Tru! Zanim tęczowe królestwo stanie się królestwem mrozu. Proszę, powinna cię ogrzać. Zii! Tru, Bazylii, wróciliście? Czy wszystko dobrze? Więc wszystkie życzenia ciężko pracują, by wszystkich zabezpieczyć i ogrzać. Ale wieczny mróz wciąż się szerzy. I musimy sprowadzić królewską siostrę. Królową lodu. By zabrała kryształek. Szronka! Sprowadzimy ją z Lodowego Królestwa przez stłuczone lustro. Wiesz, to bardzo niezwykłe, że przyszłaś prosić o kolejne trzy życzenia, ale drzewo pomoże ci, Tru. Usiądźmy i pomyślmy. Dobrze, Tru. Jak drzewo życzeń może ci pomóc? Cóż, wiem tylko, że Lodowe Królestwo jest bardzo zimne i nie wiemy, gdzie trafimy. Więc być może będziemy musieli bardzo długo szukać Lodowej Królowej. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Teraz pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa! Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw, wysłuchaj mnie, by marzenia spełniły się. Proszę, proszę, proszę. Drzewo życzeń, pięknie proszę. Życzeń dało ci więcej życzeń! Tak, ale dało mi tylko dwa życzenia. Dziwne. Być może uważa, że potrzebujesz tylko dwóch. Sprawdźmy je. To chwycio. Rozciąga się. Może być użyty na długich dystansach lub przez przeszkody. Chwycio przyda nam się w Lodowym Królestwie. Następny jest widzuś. Pozwala patrzeć przez rzeczy. Oby królowa się nie chowała, ale skoro drzewo nam go dało, na pewno się przyda. Aha! Dzięki, Zi. Teraz chodźmy szukać Lodowej Królowej. Zuziza, wszyscy na miejsca! Pazi, wiem, że ochronisz drzewo życzeń przed wiecznym mrozem. No jasne, ruszaj! Liczy na was całe tęczowe królestwo. O, jesteś ciepły. Brrr. Chciałbyś pójść do Lodowego Królestwa? Ogrzałbyś mnie trochę. Gryzelda? Co wy tu wszyscy robicie? Mówiłaś, że drzewu życzeń może coś grozić, więc ja zdecydowałam, że trzeba tu przyjść. Zimowy festiwal będzie tutaj. Dziękuję, Gryzeldo. Wam też dziękuję. Wiem, że zrobicie wszystko, by ochronić nasze drzewo życzeń. Chodź, Bazyli. Idę, Tru. Na razie! Powodzenia! Pamiętajcie, lustro jest stłuczone, więc nikt nie wie, gdzie dokładnie wylądujemy. Może być niebezpiecznie. Jesteście na to gotowi? Jesteśmy! Dobrze, za mną! Znaczy nie jesteśmy! Ja nie jestem! To jest Lodowy Zamek! Wow! Jest bardzo piękny! Nawet wieczny mróz tu wygląda inaczej! Aaaa!
Spokojnie, Bazyli. Miejsce wiecznego mrozu jest właśnie tutaj, gdzie nie stanowi dla nikogo zagrożenia. A mówiłeś, że wcale nie jest groźny! Czy ten wieczny mróz nie powinien być wieczny? Nie jestem pewny, ale moja siostra będzie znała na to odpowiedź, gdybyśmy tylko wiedzieli, gdzie ona jest. Szroku! Szroku! Gdzie jesteś? O, jeszcze tutaj! Lud, lud, gdzie ten chłód? Mój Szronek, by powrócić mógł. Niech wreszcie mróz i tam, i tu zamrozi wodę. Już, już, już. Wracaj, Szronku, gdzieś podział się. Tak bardzo potrzebuję cię. Zima słabnie z dnia na dzień. Zabawę przerwi. Och, tęczowy król? Mroźno cię widzieć, bracie. Ciebie też tęczowo widzieć. Pamiętasz Tru i Bazylego? Witam w moim lodowym zamku. Szkoda tylko, że widzicie go teraz w takim opłakanym stanie. Szronek! Wołanie Szronka raczej nic nie da, wasza wysokość. Szronek jest w tęczowym królestwie. Ale jak? Przeszedł przez magiczne lustro i stłukł je. I teraz prawie całe tęczowe królestwo jest pokryte wiecznym mrozem. Więc oba nasze królestwa są w strasznych tarapatach. Co masz na myśli? Bez Szronka mój zamarznięty raj się roztopi. Ale czy ten wieczny mróz nie trwa wiecznie? Jeśli Szronek tu jest, tak. On ma taką magiczną więź z wiecznym mrozem. A, woda! Woda kapie! Tym bardziej musimy sprowadzić Szronka z powrotem tak szybko, o, jak się da. Ale ty musisz z nami po niego pójść. On słucha jedynie ciebie. Z mroźną chęcią poszłabym z wami po tego łabuziaka. Ale bez Szronka ja muszę zadbać, by moje królestwo było bezpieczne i zmrożone. Musisz z nami iść. Albo powiedz, jak sprowadzić go do domu. Cóż, użyjcie życzenia, które mi dałeś na zimę życzeń. Tak, niebieskie życzenie możliwości. To niezwykłe życzenie może samo wybrać, kim chce być. Bierzemy! Znaczy, możemy je pożyczyć, wasza lodowatość? O, oczywiście, ale jest z pozostałymi skarbami w lodowej galerii. To dość daleko. Damy radę. Weźmiemy to życzenie i sprowadzimy tu Szronka w okamgnieniu. Dziękuję, Tru. Sprowadźcie Szronka jak najszybciej. Tak za nim tęsknię. Oh, zajmę się tym. W drogę! W drogę! Kryształek nazywany Szronkiem jest już blisko. Groźny lodowy kryształ zaraz tu będzie. Dlaczego zbliża się do drzewa życzeń? Błyskotki! Na festiwalu Szronka interesowały lśniące ozdoby. Tak, lśniący obiekt mógłby odciągnąć go od drzewa. Hej, mały, chciałbyś się tym pobawić? Bardzo błyszczący! Mam zamarznąć na bliżej nieokreślony czas. Jest mi zimno, ale także i przyjemnie. Ponieśliśmy porażkę. Wszystko w rękach Tru i młodego Kitnatiego. Są
Nigdy więcej nie będę żartował z mojego futerka. Dziękuję ci. Kocham cię. Nie mogę się unosić w tym zimnie. Musi być jakiś sposób, żebyśmy szybciej przeszli po tym lodzie. O, wiesz, ślizganie jest zdecydowanie szybsze. Tęczowy królu, czy mogę cię popchnąć? Popychaj, tru! Dzięki tęczom to jest szybsze niż chodzenie. Patrz na to, Bill! Ale super! To jest szybsze niż sądzę! Ale frajda! Brzmi jak pękający lód. O nie, to jest pękający lód. Lód topnieje, tak jak zamek królowej. Na wodnistą biel, utknęliśmy. Jak dotrzemy do lodowej galerii? Nie możemy się teraz poddać. Czas na moje pierwsze życzenie. Zizasu, chodź na dół. Do dzieła, Chwyciu. Życzenie działa już! Chwyciu, musimy podpłynąć do siebie nawzajem. Pomożesz nam? Aha! Tru, jak się stęskniłem! Nie zapomnijcie o mnie! Spokojnie! Już cię przyciągam! Dziękuję, Chwyciu! Chwyciu, teraz musimy się dostać do lodowej galerii. O tam daleko. Pomożesz nam w tym? Aha. Zatem rób swoje, Chwyciu. Tak! Rozciągnij się najdalej, jak możesz, Chwyciu. Okej, trzymajcie się mocno, kochani. Trzymać się? Czego mam się? Błędny oranż! Wspaniałe wyjście z sytuacji! Zimna woda na pupie! Ależ to było orzeźwienie! Aż mam ciarki! Dzięki, Chwyciu! Bez ciebie by nam nie wyszło! Teraz wracaj na miejsce! Znajdźmy to życzenie i wróćmy już do domu. Jasne, Bi. Najpierw trzeba znaleźć drzwi. O, na boski pysz, ja nie spodziewałem się was. Cześć! Jesteśmy tu za zgodą lodowej królowej, mojej siostry, i musimy koniecznie wejść do tej galerii. Możecie wskazać nam drzwi? Raczej nie sądzę, żeby ci lodowaci strażnicy nas tam wpuścili. Czy też uważasz, że to trochę dziwne? No, opuszki mi coś zdrętwiały. A oni tak samo się ruszają. Och! Aha! Są jak refleksy stanecznej kuli królowej. Wydaje się, że ich jest dużo, a tak naprawdę jest tylko jeden. Rety! To jak my go znajdziemy? Dzięki życzeniom! Przyszedł czas na drugie z nich! Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, Widzusiu! Życzenie działa już! Widzusiu, tam w środku ukrywa się lodowy strażnik. Mógłbyś pomóc mi go znaleźć? Aha! O, mam go! Ostrożnie, Tru! Przepraszam! O, on jest tylko maleńką kostką lodu. Jest coś bardzo ważnego, co musimy wziąć z lodowej galerii. Czy wpuścisz nas do środka? Twoje królestwo się topi. Gdy wieczny mróz zaczął rozprzestrzeniać się u was występują roztopy. Przyszliśmy pomóc. Wpuścisz nas tam? Te drzwi są ciut za małe. O, od razu lepiej. Dzięki, Widzusiu. Bardzo nam pomogłeś. Zuzi, za na miejsce wracaj. Hmm.
tu skarbów. To posąg tęczowego króla. Ale podobny, tylko bardziej zimny. I to... Znalazły siebie. To ono. Życzenie, które dałem siostrze, to życzenie nieograniczonych możliwości. To znaczy może być czymkolwiek chce? Dokładnie tak. Zawołaj je, Tru. Czas działać, życzenie. Tęczowy król potrzebuje cię. Niebieskie życzenie jest bardzo potężne. To pomożesz nam? Mhm. Więc wskakuj do mojego plecaka. Ja je czuję. Czuję żar. Rety, mi też jest ciepło w środku. Tak, gdyby tylko nasi przyjaciele mogli to poczuć. Może zaraz będą mogli. W drogę! Błyszczące zmyłki nie podziałały. Już nie wiem, co robić. Stój! Jeśli nie zauważyłeś, twój wieczny mróz zamroził wszystko w tym królestwie. Naszych przyjaciół też. Ale my nie chcemy być zamrożeni. Szronku, to jest nasze drzewo życzeń. Wiem, że chcesz się bawić, ale jeśli się zbliżysz, możesz zaszkodzić drzewu. Proszę cię, zapanuj jakoś nad tym mrozem. On chyba nie da mu rady. Pora przenieść życzenia w wyższe partie drzewa życzeń. Będzie im tam cieplej. O nie! Szybko, daj mi rękę. Pośpiesz się, Tru. Chyba się spóźniliśmy. Wieczny mróz dotarł już do naszego drzewa życzeń. Ha? Zamroził nam też przyjaciół. Spokojnie, pomoże nam małe niebieskie życzenie. Zizazu, chodź na tu! Niebieskie życzenie! Ty działasz już! Okej, niebieskie życzenie. Pora, abyś zaczęło czarować. La, 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 la. To tyle? Ma nieograniczone możliwości i śpiewa la, 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 la! Nie czujesz się od tego jakoś lepiej? Nie daje ci to nadziei. O, łaskotki! I to... Ciepełko? No dalej, śpiewaj! Szczęścia moc, życzymy wam w tę noc. Z głębi naszych serc niech piosenka leci w świat. Z całych sił śpiewamy razem dziś. Nowych chwil życzymy wszystkim wam. Życzeń czas przepełnia. Zrobił to ten mały Bi, ale teraz musimy znaleźć Szronka. Szronku! Rety! Nie bój się, Szronku. Cieszymy się, że zechciałeś tu przyjść i się z nami pobawić, ale królowa cię potrzebuje i ty chyba też za nią tęsknisz, co, Szronku? Może to kiedyś my wybierzemy się odwiedzić ciebie? Wiesz co, po tym całym mrozie i prawie zniszczonej zimie życzeń, chyba jednak będę tęsknił za tym małym. Udało się, Tru! Drzewo życzeń i królestwo są uratowane! Tak! Yubi! Wszystko dzięki wyjątkowemu życzeniu! Prawda?
Bartowi bym zapomniała o zimie życzeń. Przygotujcie swoje życzenia. Już czas! Ja swoje mam. My też możemy mieć życzenie? Oczywiście. Podczas zimy życzeń każdy może mieć życzenie. One zawsze się spełniają. Zdaje się, że teraz brakuje już tylko jednej rzeczy. Czy to na pewno dobry pomysł? O, całkiem ładniusio! Drzewo jest gotowe na nasze życzenia. Dotrzymałaś kociego słowa. Jakiego słowa? Obiecałaś, że to będzie najmagiczniejsza zima życzeń, jaką mieliśmy. I taka jest. Kinotari Hula Baloo! Bazyli, spójrz! Zaczęło się! Wszyscy wybierają się na festiwal Frajda Bajda! O, tak się cieszę! Ja też! Ile obejrzymy występów? Ile? Wszystkie! Konkurs jedzenia ciastek, konkurs tańca yetich, zawody miastobusów trututu. Wszyscy mnie poprosili o sędziowanie. Wow! Zdaje się, że masz bardzo dużo roboty. Wiem, ale uwielbiam dużo robić i pomagać. Zielone, dzień dobry, kochani Trui i Bazyli. Chodźcie z nami świętować to, że tęczowe królestwo jest fantastyczne i bajeczne. Frajda Bajda! Frajda Bajda! Frajda Bajda! O, mam coś specjalnego na tegoroczny festiwal. Jajo ptaka Hinotari. Mama ptaka Hinotari składa jedno jajo raz na 1000 lat. Że możemy je podziwiać podczas tego święta. Och, a skoro mowa o festiwalu, martwi mnie trochę ogrom królewskich funkcji, którym muszę sprostać w trakcie opieki nad jajem. Popilnuję go, a ty zajmiesz się frajdabajdowymi obowiązkami. Poważnie? Oj, dziękuję, Tru. Jesteś taka pomocna. O, jaki słodziak. Tru... Nie masz już dziś wystarczająco dużo obowiązków na głowie? Mam, ale im sprostam i popilnuję jaja. Żaden problem. Dziękuję, Tru! Udanego festiwalu Frajda Bajda! Ta, jajo jest takim jajem. Ale ten lodowy rożek jest niesamowity! Tru, patrz na mój multismakowy monster rożek! Uaaj! 5 minut nie leżał. 1, 2. O, to mój pierwszy konkurs. Zawody miastobusów trututu. Zbieraj się, sędzio Tru, miłego. O, jajko chyba nie lubi przebywać w hałasie. Zajmę się nim. Ty idź potrąbić z miastobusami, a ja pospaceruję tu z jajem. Dzięki, Bi. Wracam niedługo. Tak, chociaż praca wiecznie trwa. Kto jest moim jajem? Ty, jajeczko, tak? Och, witaj, Tru. Jesteś gotowa wybrać najlepsze trututu? O, gdzie jest jajo Hinotari? Jajko nie lubi hałasów, mój panie. Dopóki nie wrócę, Bazyli się nim zajmuje. A, to sprytnie. Dobrze, autobusy, pora zatrąbić. Ładnie. Jak cudownie! Na złote gardenie! To przecudowne! Mamy zwycięzcę trututu! Moje gratulacje! Ojejku! Jajka czują się dobrze w towarzystwie kotka. To oczywiste. Kotki mają kojący wpływ na każdego. Cześć! Co z jajeczkiem? Jest na miękko. To jajeczny kawał. Jajko ma się świetnie. To super, że nie wejdzie z tego jajecznica. Jajecznica. Dobre. Cześć. Za moment będziemy zaczynać konkurs tańca yetich. O, znowu hałasy? Biedaczek. Idź, Tru, ja go popilnuję. Dzięki, Bi. Będę wkrótce.
Jajeczko chce balonika? Wybierzemy kilka i na jajeczku zawiążemy. O, ten byłby fajny. Nie, nie, nie. Popatrz tam, ten jest niesamowity. Spójrz, jakie ma kolory. Wow, chwileczkę, tamten. Nie, nie, nie. Może te dwa? Chwila. Może te dwa? Tak. Chwila. Moment. Balony się unoszą. A jeśli jajeczko odfrunie? O, czym ja się martwię? Przecież ty się nie... Wyklujesz nagle? O nie. Mamy zwycięzcę konkursu tańca Yeti. O, racja! Konkurs, gdzie jest Rocky? Prawie zapomniałam. Sprawdzę, co ubi i jajka za chwilę. Jajko! O, no tak, wykluło się. Pisklaku! Gdzie jesteś? Mam nasze balony! Pisklaku! Ach, ten kurczak nie może być daleko stąd! Mama! Wiesz, co masz robić, Rocky? Zapraszamy po nagrody! Odgadnijcie, czy to skała, czy skalna kreaturka. Jeśli wam się uda, nagroda jest wasza. Skalna kreatura. Nie, skała. Skalna kreatura? Fantastycznie! Moje gratulacje! Jej! Panno Tru, pani... Konkurs jedzenia ciast! O nim też zapomniałam. Oh, powinnam wrócić szybko do Bi. Mama? Tutaj jesteś! O, oj, smaczna kukurydza? Świetnie. Hej! Nie łaskocz mi nosa. Załaskotałaś mnie chyba. Ładne piórko ogonowe tak w ogóle. Mama? Mama? Nie, 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 nie. Siedź tu, pisklaku, dobrze? Pójdziemy znaleźć Tru. Pisklaku? O nie, 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 pisklaku! Pisklaku! Cześć, Bazeli! Co jest? Zabawna historia. Jajko! Wykluło się? Tak, troszkę. Okej, całkiem. Wykluł się całkiem! I jeszcze uciekł! O nie! Powinnam była wrócić. Tęczowy król liczył na mnie. Musimy znaleźć jajko! Teraz to jest pisklak, bo się wykluł i w ogóle, no wiesz. Obiecałam pomóc zbyt wielu osobom, Bi. I nie potrafiłam. Nie powinnam była podejmować się pilnowania jaja, a teraz jest problem. Przykro mi. Nie martw się, Tru. Każdy wie, jak bardzo chcesz pomagać. Teraz ja pomogę tobie. Dzięki, Bi. Jesteś super. A teraz poszukajmy jaja, znaczy pisklaka. Poszedł tędy! Pisklaku! Jaki słodki mały kurczaczek! Mama? O, myśli, że jestem jej mamą? Widziałeś to? Całus od pisklaka? Zmienia ludzi w pisklaki! Musimy coś z tym zrobić! Za tym pisklakiem! Pisklak jest szybki! Szkoda, że nie widziałaś, jak szybko jadł kukurydzę! Lubi ją? Szybko, Obi! Bierzemy! Pisklaczku, patrz na to! Mam dużo pysznej kukurydzy! O, witam, Piskle i Notari! Piskle i Notari? O, rany! Wszystko gra, mały? Nie ma! O. Tru, Bazyli! Piskle i Notari wykluło się! Wiemy, wiemy! Próbujemy go odnaleźć! Trzeba to zrobić szybko! Dopóki Piskle nie dostanie całusa od matki, będzie całowało wszystkich! Naprawdę? Tak! I wszystkich mieszkańców zamieni w małe pisklaki! Nie
Nie martwcie się. Na szczęście znam sposób na złapanie pisklaka i notarii. To tak proste jak... Wasza wysokość! Co tu się wyprawia? Przyszłam na festiwal Frajda Bajda, by się bawić. Jeśli się dzieje coś złego, trzymajcie to z daleka ode mnie. Pisklak szuka swojej mamy. Będzie całował każdego, aż jej nie znajdzie. Lepiej szybko ją odnajdźmy. Jeden pisklak Hinotari jest super, ale całe miasto? No weź. Potrzebna nam poważna pomoc życzeń. O, kłębuszko! To trzeba życzeń! Witajcie, Trój Bazyli. Po co ci tyle życzeń? Świętujemy festiwal Frajda Bajda i mamy swoje własne konkursy. Teraz będzie wyścig w workach. Tym razem ja będę sędziował. Na mój znak, gotowe, startujcie! Mamy zwycięzcę! Nie martwcie się. Będzie dużo zawodów. Każdy dostanie wstążkę. Jak drzewo życzeń może ci pomóc? Mamy problem, Zi. Piskle Hinotari wykluło się i teraz całuje wszystkich i zmienia ich w pisklaki. O nie! O tak! Gorzej! Będzie tak wszystkich całować, aż nie weźmiemy jej na górę tipi-tipi-top, bo całusa od jego mamy! Wielka grawitacjo! Co za dylemat! Usiądźmy i przemyślmy sprawę. Jak zamierzasz rozwiązać problem? Więc muszę zebrać pisklaki w jednym miejscu i wybrać tego prawdziwego. Dobry plan! Potrzebujesz czegoś jeszcze? Przydałoby się odmienić wszystkie nieprawdziwe pisklaki. Świetny pomysł! Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię. Grupa życzeń. Sprawdźmy, co życzopedia o nich powie. O, tutaj jest. Pierwsze życzenie to fakirek. Muzyczne życzenie, które gra tak czarującą muzykę, że każdy podąża za jej dźwiękiem. To świetnie. Pisklaki podążą za jego muzyką i dam radę zebrać je wszystkie razem. Drugim życzeniem jest odcieniek. Ile barw! To kolorowe życzenie może zmienić kolor wszystkiego i wszędzie. Piskle lubi kukurydzę. Może jeśli przemaluje wózek na żółto, piskle chętnie do niego wskoczy. Wózek będzie jak kawał wielkiej, soczystej kukurydzy. Na koniec macie tremo. Tremo nie tylko może służyć jako lustro, może też się powiększyć lub pomniejszyć. Nie jestem pewna, jak lustro ma mi pomóc z pisklakami, ale na pewno jakoś je wykorzystam. Jak zawsze, Tru. Dzięki, Zi. Tobie również drzewo życzeń za użyczenie mi swoich życzeń. Bazi! Powodzenia, Tru! Na festiwal Frajda Bajda, kłębuszko! Trzeba odnaleźć pisklę i odmienić każdego! One są przez ciebie!
za mamusię, jak super! Mama? Musimy zebrać wszystkie piskaki, zanim wszyscy się w nie przemienią. Znam na to idealny sposób. Znalezienie życzenia. Ojej, znamy różne sposoby, no. Zbiorę je wszystkie za pomocą muzyki. Zizazu, chodźmy tu. Gdzie ja, papierku? Życzenie działa już. Słuchaj, znasz jakąś piosenkę dla pisklaka? Super, posłuchajmy. Hej, to działa! Ale czy się nie rozbiegną, kiedy przestaniesz grać? Nie, jeśli je zbierzemy w jakimś miejscu. Znam idealne miejsce! W drogę! Raz, dwa, lewa, prawa i do przodu! Okej, są wszystkie pisklaki, ale jest ich tak wiele. Co teraz? Wiesz, gdybyśmy mogli się jakoś wznieść i przyjrzeć im się, wtedy może odnajdziemy nasze piskle. Fakirku, dziękuję. Spisałeś się. O, kłębuszko! Ciężko wybrać prawdziwe piskle. Wyglądają podobnie. Tak, wszystkie mają te wielkie oczka i te słodkie ogonki z jednym małym czerwonym piórkiem. Czerwone piórko? Tak, takim pisklak łaskotał mnie po nosie. Bi, ja widzę tylko jedno czerwone piórko. Mama! To na pewno pisklaczek. Znalazłeś go, Bi! Dzięki, Tru. Ale co teraz? Kurczaki znowu są wszędzie. Potrzebujemy zwrócić czymś ich uwagę. Coś jak... kolba kukurydzy. Co? Bomblomusowe kule? Ta-dam! Oto wielka kocia kolba. Jest fioletowa, ale przynajmniej łatwo się w tym ruszać. Zapeszyłem. Musisz się tylko przyzwyczaić. A drugie życzenie pomoże nam z kolorem. Zizazu, chodź do tu! Do dzieła, odcienku! Życzenie działa już! Cześć, odcieniek. Przemalujesz na żółto kostium Bazylego, żeby wyglądał jak zboże. Myślisz, że dałbyś radę? Aha. Jest! Wyglądasz jak super snopek. Dokładnie! Hej, chwileczkę. Dzięki, mały. Zbierzmy je ponownie. Hej, kurczaki! Mam dla was gigantyczną kolbę kukurydzy. Czemu nie pociąga ich moje kukurydziane ciałko? Bądź bardziej... kukurydziany. Kukurydziany? Co ona ma na myśli? O, okej, zaczynam! Kto, kto, kto żółty frak też mieć chce? Ko, 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 kolba albo aż? Dwie! Jej, zarymowałem! To działa! Zbyt dobrze! Nogi! Szybko, Bi! Wracamy do ich poprzedniej zagrody! Biegnę i już szybciej nie mogę! Szybko, Bi! Dasz radę! Dałem! Dałem! Jednak nie dałem! Bazyli! O, moje biedne małe kici piskle! O-o! Kłębuszko! Szybciej! Uff! Dzięki, Kłębuszko! Ale straciłam Bazylego. Jako jedyna nie jestem pisklakiem.
Waldo! Wróciłaś? Tru, nie wiem, co tu się wyprawia. Ale lepiej, żeby... Odbicie! Tak jest! Kiedy Piskle zobaczyło swoje odbicie, odmieniło się w Gryzeldę. Byłoby znacznie szybciej odmienić wszystkich przy użyciu lustrzanego życzenia. Zizazu, chodź na tu! Do dzieła, Tremo! Życzenie działa już! Tremo, jesteś gotowy pomóc mi wszystkich poodmieniać? Super! Ruszajmy! Cześć wam! Kto się kryje za tym słodkim dzióbkiem? Ha? Hej, udało się! Dzięki, Tru! Dlaczego mam chęć na kolbę kukurydzy? Hej, nie uciekajcie! Byłoby znacznie łatwiej z większym lustrem. Tremo, powiększ się tak, żeby widziało się w tobie każde piskle. Dzięki! A więc w drogę! Spójrz na siebie, maleńki! Jołkowe śliwko daktyl! Znowu jestem królem! Hej! Cip, cip, cip! Nie, no nareszcie! O, mój mały Fruity Frutus! Znowu jestem pięknym, jedwabistym kotkiem! True! Taka jestem szczęśliwa, Bi! Super, że jesteś! Reszta już też wróciła do swoich ciał! Milusio, ale gdzie Pisklaczek? Tutaj! Mama! Zabierzmy ją do mamy na górę tipi-tipi-top, zanim znów kogoś pocałuje. Nie mamy chwili do stracenia! Och, mamo ptaka Hinotari! Przynosimy ci mały dar z festiwalu! Już po wszystkim? Można to szybko sprawdzić. Mogę? Dziękuję. Nie ma za co. To działa. Jestem sobą. I mnie. Dziękuję. Fru, fru, fruwaki. Zi? Chyba za wcześnie na obserwowanie nieba, nie sądzisz? Święto Lampionów jeszcze nie nadchodzi. Ale już niedługo. Nie mogę się doczekać, gdy niebo rozświetli ich blask. Ich blask. A, wcześniej zobaczycie na niebie coś, co jest równie niesamowite. Zobaczcie. Fruwaki? Wow, widzę je z bliska pierwszy raz w życiu. Przelatują tędy raz w roku podczas migracji. Migracji? Gdy jest im zbyt ciepło, lecą na zimną północ. Wal, wal. Też chcę zawołać do fruwaków. Chyba nas usłyszeli. Rozmowy to nie dla mnie. Jestem twardym, cichym kotem. Zawsze zachowuję spokój. Wiecie? Latacz wielkoloc! Lotosłoń! To coś! Kłok, kłok, kłok. Mały fruwaczek, jaki słodki! Cześć, mały! Ależ ty masz małą, dużą buzię! Cały kotek by się w niej zmieścił! Nie widzę skrzydeł! Musi latać za pomocą ogona! Tak, są wdzięcznymi lataczami! Nie wychodzi im tylko lądowanie! Ninja kryjówka! Ninja kryjówka! Nie ma mnie? I nie będzie. Trzęsę się ze strachu. Miau! Czyż nie są cudowne, Bazyli? Bazyli? Gdzie jesteś? Jestem tu! Powinniśmy już lecieć! Na to niefruwankowe święto, pamiętasz? Święto pełne blasku? Święto Lampionów! Niemal zapomniałam! Dobrze, w drogę! Chcesz lecieć z nami, Zi?
Dzięki, Tru. Zostanę. Stąd mogę obserwować i fruwaki, i święto lampionów. Mam tu najlepszy widok w królestwie. Okej, Zee, narka, na nas pora. Pa! A wy, fruwaki, fruncie bezpiecznie na północ. Dzięki, Głębuszko! Imprezę pora zacząć! Wypuścimy je, kiedy skończy się muzyka, tak? Tak! Okej, okay, pora ruszać w rytm tej nuty. Kot ten nie jest podkuty. Miau! Ten kotek wymiata. Bi, spójrz! No co? Coś jest nie tak z fruwakami. Ninja kryjówka! Hej, mam świetny pomysł! Obserwujmy festiwal spod mostu! W razie, powiedzmy, deszczu! Oj, Bazyli! Tru, fruwaki zawróciły! Coś się stało? Zdaje się, że głośna muzyka na festiwalu je odstrasza! Pewnie masz rację, bo wcale nie lecą w kierunku na zimną północ. Kierują się na parne południe! Parno i ciepło to powód do mruczeń. Nie dla fruwaków. Najbardziej lubią zimno. Ciepła temperatura wcale nie jest dla nich dobra. Muszą jakoś zawrócić. Możesz nam pomóc je zatrzymać? Postaram się. Kłębuszko! Szkoda, że nie obejrzymy lampionów, Bi. Ale fruwaki nas potrzebują. To w naszym stylu. Pora wkroczyć na pokład. Dlaczego ja nie wskakuję? Miau! Wiesz, nogi odmówiły mi posłuszeństwa. Ruszajmy za fruwakami! Zee? Co ty robisz? Uspokajam zdenerwowane fruwaki. To chyba nie działa. Co im powiedział? Coś ty im powiedział! Muszę popracować nad tym zawołaniem. Spokojnie, mały. Spokojnie. O nie! Tak im nie pomogę. Potrzebujemy kilku życzeń, by je uspokoić i zawrócić. Do drzewa życzeń, Kłę! Racja. Upsi. Dzięki, Kłębuszko. Wszystko dobrze? Tak. Czy zapomniałem wam... Zapomniałem wspomnieć, że fruwaki są strachliwe? Tak, ale już wiemy. Życzątko, wracaj na miejsce. Gdybym je jakoś uspokoiła, udałoby mi się skierować je gdzie trzeba. Ale jak? To nie będzie łatwe. Usiądźmy i zastanówmy się chwilę. Jak nakłonicie fruwaki do lotu na północ? Po pierwsze, fruwaki robią się nerwowe, gdy dzieje się coś niespodziewanego. Muszą się znów poczuć bezpiecznie, jak wtedy, gdy ktoś jest wśród swoich bliskich. O, otoczony miłością. Ja tak się czuję przy tobie. Tak, Bazyli, dokładnie. Takiego życzenia nam trzeba. Dzięki kolejnemu życzeniu mogę je poprowadzić ku zimnej północy. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców pożyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw, wysłuchaj mnie. Proszę, 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 proszę.
fantastyczne życzenia. Zobaczmy, co mówi o nich życzopedia. Pierwsze życzenie... A, Fakirek. To muzyczne życzenie, którego dźwięki są tak słodkie i czarodziejskie, że każdy za nimi chce iść. Wspaniale! Fruwaki będą podążały za nami dzięki niemu. Kolejne jest gdzieś... tutaj. Zadbaj. Jest słodkie, to gromadzące życzenie. Sprawia, że czujesz się wspaniale, jak wtedy, gdy jesteś z przyjaciółmi. Nie wiem, co we mnie wstąpiło, Tru, ale kocham cię do szaleństwa. To jest idealne życzenie. Fruwaki potraktują mnie jak rodzinę i polecą za mną na północ. A trzecim życzeniem jest egidek. Niezwykle interesujące, ochronne życzenie, które odbije wszystko, co w nie uderzy. Odbijesz spadającego z nieba fruwaka? Przyjaciel chciał wiedzieć. Ochronne życzenie? Super! Ale nie wiem, jak ona ma nam pomóc z fruwakami. Na pewno znajdziesz jakiś sposób. Jak zawsze, Tru. Dziękuję, Zi. I tobie też, drzewo życzeń, za udzielenie mi swoich życzeń. W razie pytań, dzwoń na twarzokulkę. Wiem dużo o fruwakach. Dobrze! W drogę, Bi! Zabierzmy nasze statko na zimną północ! O nie! Patrz, jak daleko odleciały! Aż na parne południe! Z daleka czuć tę wysoką temperaturę. To parne ciepło jest straszne, wręcz okropne. Biedny fruwaczek! Jest przestraszony! O, masz zupełną rację! Leć, kłębuszko! Musimy je szybko wyprzedzić i rozpocząć zawracanie. Mam idealne życzenie, by poczuły się z nami wspaniale. Wtedy za nami polecą. Wszyscy razem z Zadbajem! Zazu, chodź no tu! Do dzieła, Zadbaju! Życzenie działa już! Cześć, Zadbaj! Fruwaki muszą poczuć, że jestem częścią ich rodziny, by mogły za mną polecieć. Możesz... Wow! Zadbaj? Nie, zaczekaj! Miało lecieć ze mną, nie za Bazylim! Co się dzieje? Czuję jakieś mrowienie! Mam mrowienie mrowienia! Co to za fruwakowanie? Bazyli, przyciągasz je! Ja? Znaczy, mają mnie za swoją mamę? Nie, 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 nie. Ty miałaś być ich mamą! Jeszcze raz! Zadbaj? Możemy to powtórzyć? Mimo to dziękuję! Tak mi przykro, Bi. Zadbaj może przekazać swoją moc tylko raz. O, ten mały fruwaczek bardzo cię pokochał. Nie może przestać. Raczej nie. Nawet jego mama traktuje cię jak mamę. Ja nie jestem gotowy, by być mamą. Nawet swoich łapek nie myję przed jedzeniem. Tak długo, jak moc Zadbaja działa, będziesz ich mamą. Ale spokojnie, dasz sobie radę. Dam co? Ua, spadę! Bazyli! Miau! Ej, dzięki, mały lataczu. Miękki, puszysty, super. Dobrze, weź się w garść, kocie. Fruwaki! Jeśli ma nam się udać, musicie... musicie słuchać mamy, jasne? A wasza mama potrzebuje przestrzeni. Dziękuję bardzo. Sukces! Słuchają mnie! Mnie! Widzisz? Masz to we krwi. Zaprowadźmy je do domu. Właśnie, dom. Fruwaki? Obróćcie się, proszę. Zimna północ jest w tamtą stronę. Słuchajcie swojej mamy, znaczy mnie, i w drogę, baloniki. Opuszczamy parne południe. Nieźle, mamo Bi. Dzięki, Tru. Dla mam to normalka.
Dolecimy migiem. A? Co to za postój? Bazyli! Pomocy tru! O, to Dolina Pomyślnych Upraw. Czy nam się to podoba, czy nie? Rany, to było straszne. Ale przynajmniej mnie nie... zgniotło! O nie! Wszystko dobrze, Bi? Świetnie! Chmurki są lekkie, jak chmurki. Biedny Bi, chodź no tu. A? Tru, dlaczego mnie tak ślinisz? Wow, jej! To dlatego wylądowały w Dolinie Szczęśliwych Upraw. Chcą coś zjeść. A owszem, i to mi się podoba. Oj, Bi. Lubisz kwasikąski? Chyba ktoś inny powinien je nakarmić. Ktoś, kto jest mamą? Wow. Ależ ma wielką buzię. A jeśli tam wpadnę? Wpadnę! Wpadnę! Nie bój się, nie zjedzą cię! Jesteś pewna? Najzupełniej! Nie zupełnie? Nie obawiaj się, one cię kochają! A jeżeli coś się stanie, pomogę ci! Dobrze, masz fruwaku, masz kwasikąska od mamy. Miam, miam. No cóż, próbowaliśmy. Może nakarmią się same. Może. Może. Cześć, Zi. Mamy kłopot. Fruwaki nie chcą jeść. Nie możemy ich nakarmić. A, trzymaj kwasikąska w buzi. Znaczy w ten sposób? Oj, nic ci nie jest, Bi? To jest fruwadliwe! Ale cię nie zjadł, prawda? Nie! Nie zjadł mnie! Moi koci bohaterze, chodź! Potrzebujemy dużo kwasikąsków, by wypełnić te głodne brzuchy. Dam radę, dam radę, dam radę, dam radę. Pora karmienia! Niezłe karmienie, mamo Bi. Dzięki. Ciekawostka. Ich języki są jak obśliniony papier ścierny. Dobrze, fruwaki. Zaprowadzimy was teraz do domu. Nadciągamy zimę na północy. O-o! Co znowu? Pić ci się chce? Coś swędzi? Mam cię pogłaskać? No co? Chyba mówi... Dziękuję, mamo. O, nie ma za co. Bazyli, zbliżamy się do miasta. O, Bingo Bango nadal gra. Święto Lampionów jeszcze się nie skończyło. O nie, o nie, o nie! Fruwaki, zatkajcie uszy! Najlepiej płetwami! Cisza! Jak dobrze. A skoro muzyka ucichła, to oznacza... Gotowi? 3, 2, 1, puśćcie lampiony! Puśćcie! Wszyscy puszczają swoje lampiony! Lampiony straszne, lampiony bardzo złe. Ojej! Co się dzieje? Nie! Lampiony odstraszają fruwaki! Nie zbliżać się do moich dzieci! Lampiony z dala od dzieci! Co? Co? Co się stało? Zapomniałam! Lampiony tak mają. Kiedy lądują lub w coś uderzą, pękają! I śmiesznie przy tym brzmiało. Poza tym nie powodują bałaganu. Ale jest ich po prostu za dużo. Musimy coś z nimi zrobić, zanim fruwaki znów polecą w złą stronę. Ale jeśli wszystkie pękną, popsujemy święto lampionów. Co teraz, biedaku? Pomyślmy chwilę. No dobrze, myślmy. Może gdybyśmy zrobili ścieżkę dla fruwaków, nie musielibyśmy niszczyć wszystkich lampionów, tylko kilka. Tak, tak, dobrze wymyśliłaś. Mamy Egidka, ochronne życzenie. On nam pomoże zrobić ścieżkę wśród lampionów. Świetnie, zróbmy tak.
Zizasu, chodź no tu! Do dzieła, Egitku! Życzenie działa już! Ustawcie się za mną! Okej, kłębuszko, przebijmy kilka lampionów! Nie bój się, przyjaciółka mamy zajmuje się tymi strasznymi lampionami! Fruwaki, spokojnie! Słuchajcie mamy i lećcie za mną na zimną północ! Już można tędy iść, więc smutkom się nie damy. Bo gdzie indziej dziś mamy być, lepiej słuchaj swojej mamy. Jestem głową rodziny tej, numer wykręcę znów. I odlecimy z wiatrem krzycząc wu, 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 wu. Udało się! Nie musicie się już niczego bać! Wracaj do plecaka! No i gotowe! Tak! Pokazaliśmy tym lampionom! Teraz nic nie zatrzyma moich dzieci przed dotarciem na zimną północ! Czy to... burza? Moje dzieci nie lubią takich chmur. Mama zawsze wyczuje. Zatrzymajmy się gdzieś. Hamulce są spoko. Jest źle. Te burzowe chmury otaczają nas z góry i z dołu. Więc są dookoła nas? Jeszcze nie do końca. Niebo jest czyste nad strzelistym kanionem, ale długo tak nie zostanie. Musimy tam lecieć. Nie wiem, Tru. Zwierzaki łatwo się denerwują. Te skały wyglądają dość strasznie. I na pewno boją się burzy. Musimy wymyślić coś, żeby się nie bały. Oczywiście! Fakirek może zagrać łagodną muzykę. Dzięki temu fruwaki będą spokojne. Przybywaj, Fakirku! Zizasu, chodź go tu! Do dzieła, Fakirku! Życzenie działa już! Fakirku, potrzebujemy muzyki, by przeprowadzić przyjaciół przez strzelisty kanion. Nie, przy tym przysypiają. Musimy przyspieszyć. Okej. Potrzebujemy czegoś, co rozrusza im płetwy i zachęci do lotu. Szybsza płetwna muzyka, zrozumiałam. Każdy fruwak spoko jest, czy to brzdąc, czy duży też. Śpiewaj, dawaj, mówi, mówi. Zimna północ! Dotarliśmy! Brrr. Teraz wiem, dlaczego ją tak nazywają. Przyprowadziliśmy je do domu. Kwasikążka fruwakowi? Jaki? Proszę o mniej szorstkie języki. Taka jestem z ciebie dumna, Bi. Byłeś świetną mamą. Dzięki, Tru. Moc zadbaja niedługo się wyczerpie. Wtedy fruwaki nie będą we mnie widziały mamy. Bazyli, moc zadbaja nie trwałaby tak długo. Wyczerpała się już dawno. Naprawdę? Więc fruwaki kochają mnie za to, że jestem mną? Tak, zupełnie jak ja, Bazyli. Co się stało? Co? Tym razem nie miałem żadnego kwasikąska. To chyba był zwykły pocałunek. Mama jest teraz bardzo szczęśliwa. Problematyczny mech. Dobrze, Bazyli. Gdybyś był tęczowym królem, gdzie chciałbyś usiąść na moim przekąskowym przyjęciu?
Nie, tyle miejsc do wyboru. Zobaczmy, tutaj. Bazyli. Co? Tu będzie zamiarczyście. Tu będą wszystkie przekąski. Wow, przez te przygotowania do uczty z królem chce mi się... pić? Więc trzeba się napić super słodkiego bomblamusu. Nektaru bogów. Pierwszy spróbuj. Wybacz. Ups, czy to był ostatni? Podsunąłeś mi świetny pomysł. Użyjesz słomki jako sztucznych wąsów? No co ty? Możemy przygotować na przyjęcie świeżo wyciśnięty bomblomus. I wiem, skąd go weźmiemy. Jaha! Mniam, 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 mniam. Przepyszne jedzonko, wyborne przysmaki. Dziś gość każdy zje, już głód skręca mnie. Tęczowa straż! Czuję chęć na przekąskę. O której zaczyna się przyjęcie? O 15:00. Lawendowy fart. Mam więc dużo czasu, by się przygotować. Tęczowy strażniku, wypoleruj moje berło, proszę. A ja poćwiczę jedzenie przekąsek. Jesteśmy! Dolina pomyślnych upraw. I bąblomechowa wyspa! Te wyspy są takie wspaniałe! O, witajcie, Tru i Bazyli! Witaj, farmerze Moser. Wyprawiamy dziś dla króla przyjęcie z napojami i przekąskami. Zastanawialiśmy się, czy dasz nam... świeżo wyciskany bomblomus? Wow! Skąd wiedziałeś? Wszyscy po to przylatują na bomblomechową wyspę. Jakby umiał czytać w myślach. Bardzo mi zaimponował ten farmer. Bomblowy smak bomblomusu pochodzi od bomblomchu, który uprawiamy na naszych polach. A, to jest taki... wow, miękki bomblomech. Przytulny, mięciutki, mięciutki. Czy bomblomech może rosnąć wszędzie, farmerze Moser? Można go uprawiać tylko na wyspie, bo bardzo szybko rośnie. Spójrz. Faktycznie. A teraz pokażę ci, jak robimy z niego sok. Bazyli, no chodź ty, mały śpioszku. Co? O, będę! Ty tylko sekundkę. Okej. O, no dobrze, naprawdę muszę przestać. A tu jest nasza bomblowirówka. Wow, ta wirówka jest ogromniasta. Bomblomech jest nabierany na łyżki, wrzucany do wirówki, gdzie jest zgniatany i przerabiany na masę, z której potem jest wyciskany pyszny mus. Niesamowite. Czy to już gotowy bomblomus? Prawie. Prawie? To właśnie jest świeżo wyciśnięty bomblomus. Smacznego! Zamiał czryście. Weźcie, ile wam potrzeba na tę waszą przekąśną imprezę. Wow! Dzięki, farmerze Moser! Powodzenia! Na razie! Co? Cóż mi tu wyrosło? Bazyli! No chodź! Już idę, Tru! Powinienem go pewnie oddać farmerowi. Farmerze Moser! Farmerze Moser! Farmerze Moser? Farmerze Moser! No cóż, będę musiał zatrzymać ten kawałek mięciutkiego kawałka mchu. Super mięciutkiego mchu o nadzwyczajnej miękkości. Wow, jak miękko. Gotowy? O, no pewnie. Bazyli, jesteśmy w domu. Ale się zmęczyłem. Przydałaby się drzemka. No chodź, Bazyli. Król może przybyć w każdej chwili. Dobrze. Szybko,
Dobrze, Meszku. Poczekaj tu, aż wrócę i się na tobie zdrzemnę. A potem odwiozę cię na wyspę. Śpi, mały. Jeszcze jedno. Pomożesz mi nakryć do stołu, Bi? Oczywiście. Ty bierz przekąski, a ja wezmę mus. Wow! Wszystko w porządku? Tak. Ja tylko muszę posprzątać tę plamę. Dam radę. Gol! Gol! Gole Bazylego! Kocie gole! Ten kot chyba oszaleje! Jak ci idzie z musem? Super! Na razie! W porządku! Za chwilę się uporam! Nie wiedziałam, że tyle czasu trzeba, by postawić 3 kule z sokiem. Jestem dokładnym kotem! Skończone? Skończone! Wow! Co to jest? Ha! Fajna historia! Pamiętasz ten mech, który widzieliśmy dziś na farmie? No więc ja przypadkiem zabrałem ze sobą do domu taki malutki kawałeczek. Ha, tak zrobiłem to. Malutki kawałek? Był malutki, kiedy go zabierałem. Ale nie jest taki malutki teraz. No dobrze. Farmer Moser powiedział, że mech rośnie bardzo szybko. Pamiętasz? O, tę część chyba przespałem. Wspominałem już, jak mięciutki był ten mech? Kilka razy. Z drugiej strony, teraz mogę spać wszędzie. Zawsze jestem na granicy głębokiego snu. Tu i tam, tam i tu, gdzieś i hen. Wszędzie mnie dopaść chce słodki sen. Mogę spać, choć mokry mech. Mogę spać w kolanach drzew, na stoliku przy drzwiach, w puchu i tam, gdzie piach. Czy to fotel, czy też głaz, w świątek, piątek, w każdy czas. Chwyta drzemka mnie lub sen, przychodzi też, gdy obiad jem. Tu i tam, tam i tu, gdzieś i hen. Wszędzie mnie dopaść chce słodki sen. Mam zawsze chęć, by iść spać. Świetna piosenka, Bi. Ale patrz, jak mech urósł, kiedy śpiewałeś. Ciężko będzie zrobić przyjęcie w domu, kiedy dom jest cały zamszony. Żaden problem. Pozbędziemy się go. Odrasta. Na farmie też to widziałam. Dobrze, nowy plan. Zróbmy przyjęcie na zewnątrz, a mchem zajmiemy się później. Niezła myśl. A porost mchu zatrzymamy, zamykając wszystkie okna i drzwi. Zamykaj drzwi szybko. Problem zniknął. Teraz możemy szykować nasze przyjęcie na zewnątrz. Tak, ten mech już więcej nie urośnie? Ojej, nasz mały problem z mchem jest teraz dużym problemem. Będziemy musieli skorzystać z pomocy. Z pomocy życzeń! Kłębuszko! Cześć, Kłębuszko! Zabierz nas do drzewa życzeń! Szybciej! Mech ciągle rośnie! Prędko! Bardzo dobrze! O, witam, Tru i Bazyli. Cześć, Zi. Co wy tu robicie? Ćwiczymy równowagę. Mam cię! Dziękuję wam. Popracujemy nad tym później. W czym mogę ci pomóc, Tru? Przygotowuję dziś dla tęczowego króla przyjęcie z przekąskami. Ale mam wielki bąblomchowy problem. Z każdą chwilą staje się większy. Na kwarki i kwazary! Co za nieszczęście! Mech obrasta całe tęczowe miasto! Dobra. Usiądźmy i pomyślmy o tym. Widzę, że mech jest dużym problemem. Jak do tego doszło, Tru? Więc Bazyli przywiózł go trochę z Doliny Pomyślnych Upraw. Bardzo szybko się rozrasta. I śpi się na nim miękko. Potrzebuję życzeń, które zatrzymają mech przed porostem i rozprzestrzenianiem się. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora udzielić ci 3 życzeń. Jestem!
gotowa. Drzewo życzeń, drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw, wysłuchaj mnie. Dobra, dostałam 3 życzenia od drzewa życzeń. Pokażesz mi, co potrafią? Oczywiście! Chwileczkę... A, jest tutaj! Dmuch to wieczne życzenie. Ma super zdolności respiracyjne. Zasysa i wypuszcza powietrze z ogromną siłą. Dmuch będzie miał sporą mchu do zdmuchnięcia. Co dalej? Gdzie jest? Ząbek to życzenie, które potrafi zamrażać. Idealnie! Mogę zamrozić mech, żeby się nie rozrastał. Świetny pomysł! Zrobimy mchosopę! Ostatnie życzenie to wirek. Może kręcić czym chce, w którą stronę chce. Nie mam pojęcia, jak wirek spowolni mech, ale coś wymyślę. Dziękuję, Zi. I tobie też drzewo życzeń za użyczenie mi swoich życzeń. Pa, Zi. Dziękujemy za pomoc. Pa! Znakomita robota, strażniku. Moje berło lśni teraz jak szmaragd. Jestem już gotowy, by iść do tru na przyjęcie z przekąskami. O, ściana z mchu? To chyba jeszcze nie pora. Nie mogę przez niego przejść. Możesz spróbować? Na płowę, Petunie, ale tarapaty. Jest coraz gorzej. Jeśli czegoś nie zrobimy, tęczowe królestwo zmieni się w bombomchowe królestwo. Okropna rzecz to bombomchowe królestwo. Bazyli, widziałeś, co tu się wyprawia, prawda? Widziałem, ale będzie mi tego brakowało. O, Bazyli, pora mieć omszały problem pod kontrolą. Zazu, chodź do tu! Do dzieła, dmuchu! Życzenie działa już! Jesteś gotowy dmuchać, chuchać i usunąć stąd ten mech? Dmuchu, trochę mocniej. Wiem, że potrafisz. Chwila. Kiedy wdychałeś mech, wleciał ci prosto do ust. Możesz tak zrobić z całym mchem? Żegnaj, mchu! Wow! Masz moc wciągania z super odkurzacza! Świetna robota! Teraz od środka! Musi w środku. Bazyli. No dobrze. Jeszcze w środku. Teraz posprzątajmy całą okolicę.
Chyba się dobrze najadłeś. Papamchu, nigdy nie zapomnę, jaki byłeś miękki. Tak bardzo miękki. Znajdę ci coś równie miękkiego do spania. Słowo? Kocie słowo. Dobrze, ale nie sądzę, byś znalazła coś miększego niż super przyjemny bąblomech. Mech dotarł do tęczowego zamku. Wciągnąłbyś go jeszcze trochę? Dzięki za pomoc, Dmuchu. Wrócę tu po ciebie, kiedy strawisz mech i znów będziesz mały. Ale teraz pora na akcję zamrażania. Kłębuszko! Musimy szybko powstrzymać ten mech. Okej, ziomku, pora działać. Zizazu, chodź no tu. Do dzieła, ziomku. Życzenie działa już. Przygotuj się do pracy. Ty też, Bazyli, bo zaraz cię zmrozi. Ha! Dobrze, że mam rękawiczki. O! Naprawdę sądzisz, że ziombek wszystko zmrozi? Musimy spróbować. Pora na mrożony mech. To działa. Mech już nie rośnie. Zmroź jeszcze trochę. Ziombek zziębił! Wszystko zamroził! Teraz tęczowy zamek! Gotowy? Cel? Mroź! Udało się, ziomku! Świetny strzał! Wracaj do plecaka! Witaj, Tru. Bazyli, myślałem, że nie zdążę na twoje przyjęcie z przekąskami. Królu, mieliśmy mały bąblomechowy problem, ale mech już nie rośnie. Jak już go całego zbierzemy, zabierzemy się za przekąski. Yeah! Spójrzcie, pogoda nie mogłaby być lepsza. Ciepło i słonecznie. Ciepło? I słonecznie? Mam jakieś roztopione uczucie w związku z tym, Tru. O, powinienem był odstawić ten mech na bąblomechową wyspę. Przepraszam, Tru, nie chciałem. To moja wina. Nie martw się, Bazyli. Przywrócimy porządek. Mam jeszcze jedno życzenie. Wirek, co się kręci? A jak kręcenie ma powstrzymać ten mech? To życzenie tylko kręci, wiruje, owija. Mam wrażenie, że widzieliśmy już takie kręcenie. Ale gdzie? Zakręcałem nam wczoraj precle na obiad. Były pyszne, miało, wow. Dobre, że hej. A ja zakręciłam dziś rano balon w myszkę dla ciebie. Podobała mi się ta mysz. Aż nie pękła. A na farmie farmera Mosera była ta wirówka. Była tam tuba, która skręcała mech i wytwarzała mus. Chwileczkę! Bazyli, właśnie! Kręcenie zmienia bąblo mech w bąblo mus. Mech znika, tylko mus zostaje. Podoba mi się ten plan. Tylko ty możesz usunąć ten mech, Tru. Dziękuję, królu. Gotowy bić? Zawsze! Chyba, że mam drzemkę. Ale nie mam, więc tak! Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, Wirku! Życzenie działa już! Dobrze, że jesteś. Trzeba skręcić ten mech i sprawić, że zniknie. Na okrągłe tęcze! Wspaniale! Dziękuję, Tru. Cieszę się, że pomogliśmy. Miau! W drogę, Bi. Za mną! Tędy! Jeszcze tu!
Dmuch i Ziombek pomogli zebrać ten mech, ale Wirek zrobił tyle bomblomusu, że wystarczy dla każdego. Uwielbiam ten bomblomus. Pasuje do rybnych znikersów. Dobrze, Wirku i Dmuchu, do plecaka. Na śliwkowy świat, True. Twoje przyjęcie jest wspaniałe. Dziękuję, waszej wysokości. A najlepsze jest to, że nie mam mchu w tęczowym królestwie. Pewnie. Bazyli, nie zapomniałam o kocim słowie. Ja to wiedziałem. Mam dla ciebie nową podusię drzemkową. Tak miękką jak mech. Dzięki, True. Ale to niemożliwe, żeby podusia była tak miękka jak... Słodkie drzemki, Bee.